Szanowni Państwo, to co widzicie na ekranie to jest nie mniej, nie więcej tylko model gruszki. Byłem ostatnio na tyle nieuprzejmy i okrutny, że dałem swoim studentom taką gruszkę do poteksturowania. Jak sami widzicie, jest to zadanie znacznie przekraczające możliwości wielu początkujących blenderowców, no ale moi studenci, oczekiwałem tego, będą zdolni zrobić taki model. Znaczy nie model, tylko sam sposób kolorowania tej gruszki, więc może pokażę, o co chodzi. Gruszka, jeżeli się na nią klika, nie powoduje, że zaznacza się tutaj jakiekolwiek zaznaczenie. To była pierwsza z takich dziwnych rzeczy, być może mylących. Więc należało wcisnąć przycisk N, przejść do zakładki Display i wyłączyć opcję Only Render. Jeżeli to zrobimy, wtedy mamy zaznaczenie. To jest pierwsza z rzeczy. Kolejna rzecz to jest taka, że można zawsze było włączyć sobie widok siatki, popatrzeć co jest na scenie. Można także było zajrzeć co jest w Outlinerze i zobaczyć wtedy, że w Outlinerze widzimy piękną nazwę zielona gruszka, chociaż ona jeszcze nie jest poteksturowana. No ale tekstury są zielone, więc byłaby zielona. Mamy pod tą gruszką, jak rozwiniemy, również lampę ciepłą, lampę zimną oraz podłogę. I ta podłoga, jeżeli popatrzę na nią, to się okaże, że jest niewidoczna. Widać też, że nie ma tutaj żadnych ikonek, które pozwalałyby zmienić stan widoczności lub niewidoczności obiektu, ale to jest wszystko wyłączone w tym menu. Można wziąć sobie w tym menu, kliknąć na Show Restriction Columns i wtedy można powłączać wszystkie niewidoczne i ukryte elementy, które mieliśmy na scenie. W tej chwili widać, że tutaj jest coś takiego jak taka podłoga, jest kamera, mamy tutaj dwie lampy elegancko ustawione i scena zaczyna wracać do pewnej normalności. Mamy także takie ciemno-niebieskie, znaczy ciemno-szare tło. Można je wyłączyć za pomocą checkboxa World Background. I to powoli zaczyna się zbliżać do tego, co znamy z normalnego blendera. Można także włączyć sobie jeszcze dodatkowo grid floor, aby widzieć siatkę i ewentualnie dwie z osi, które zazwyczaj są widoczne. I teraz widać, jaka ta gruszka jest ogromna. Ale to jest nic innego, tylko normalnie ustawiona scena. Nie ma tutaj żadnej magii, żadnych cudów, żadnych haków. Jedynie parę opcji przełączonych. No i oczywiście okazało się, jak zwykle, że tego typu kilka opcji zabija dosłownie wszystkich studentów. Widzimy także, że jest tutaj jeszcze taki plane jakby, tak dziwnie ustawiony. Pojawia się taka dziwna kreska przy nim, a ten plane jest po prostu dopasowany do szerokości siatki. I dodatkowo ten plane jako obiekt w zakładce Display ma ustawiony Draw Type na Bounce, dlatego nie pokazuje się jako solid, ewentualnie textured. Mogę go wyłączyć. No i to jest całkowicie odsłonięta magia, którą tutaj mam. Jeżeli wcisnę F12, to renderuje mi się to w taki dziwny sposób. Jak widać, ten cień nie jest zbyt dobrze dopasowany. No a to dlatego, że postanowiłem, żeby ten cień zrobić w nodach. Jeżeli się przełączę do edytora nodów, i tego akurat studenci mogli nie wiedzieć, wiedziałem o tym, że nie wiedzą, to mam tutaj coś takiego jak dwie warstwy renderowania, gruszka oraz podłoga, które są sklejone razem. Gruszka renderuje się tak, podłoga renderuje się tak, a później z tego wyrenderowania podłogi wyciągam tylko cień. Robię to w tej grupie nodów i tutaj jest wycięty cień, elegancko rozblurowany, on tutaj się później jakoś przelicza na różne sposoby, dodawany jest później do sceny w ten sposób, sklejany razem. No i w ostateczności dostaje taki ładny render. Chodziło o to, aby tutaj nie trzeba było kombinować z renderowaniem, więc wszystko ustawiłem jakby dla studentów, po to, żeby nie musieli męczyć się z ustawieniami innymi niż tylko materiały. Więc może teraz przejdźmy do materiałów. Wciskam Shift F5. Mogę tutaj spokojnie nacisnąć H po zaznaczeniu podstawy, aby ukryć ten element, żeby mi nie przeszkadzał. Tak samo mogę ukryć kamerę. Mogę ukryć również te światła, które by mi tutaj ewentualnie psuły widoczność. Klawisz H oczywiście jest pomocny. To powoduje, że w tym momencie tutaj znikają te oczka. No i teraz mam swoją gruchę, widoczną od przodu, widoczną z widoku kamery, jakkolwiek bądź. Taką gruszkę należało poteksturować. I to można zrobić bardzo szybko i bardzo prosto za pomocą na przykład mapowania UV. A więc na początku zaznaczę wszystkie wierzchołki, czy też wszystkie krawędzie, bo jestem już domyślnie w trybie krawędzi ustawiony, żeby było prościej dla niektórych. No, nie było to może zbyt proste, dla niektórych nieważne. I teraz mam tutaj edytor UV. Usunę z niego widok renderu i tu jest domyślne rozwinięcie UV, które oczywiście jest całkowicie bez sensu. Mogę teraz nacisnąć U w widoku 3D, wybrać Smart UV Project i to powoduje, że w okienku, które później akceptuję, mam rozwinięcie gruszki, jakoś tam zrobione. Naciskam Ctrl P, później T w widoku 3D i mogę ewentualnie sobie jeszcze porozciągać, porozkładać te wyspy, które tutaj mam. A tak naprawdę te wyspy należałoby wziąć i trochę powiększyć, zlidować się nad nimi, żeby nie były tak odosobnione od siebie. A więc może na początku odsunąłbym te fragmenty ogonka, które tutaj są gdzieś na bok, żeby nie przeszkadzały. A następnie te elementy, które są tu, za pomocą klawisza L oraz Shift pozaznaczam i trochę powiększę przez S. Jak je przeskaluję, to następnie za pomocą klawisza L oraz G mogę je jakoś wstępnie poustawiać w odpowiednich miejscach.
tak żeby stworzyć coś na kształt takiego pierwszego, jakby zgrubnego dopasowania. To bym dał tutaj, a ten element postawiłbym tutaj. Następnie trzeba je zaznaczyć, przez L obrócić, tak żeby pasowały mniej więcej do siatki. No i tak kombinując, można było chwilę czasu dosłownie poświęcić na to, aby te elementy zaczęły tutaj jakoś do siebie ładnie przylegać. Więc L, teraz R. No i tak po prostu próbuję wpasować jeden element obok drugiego, tak aby wykorzystać maksymalnie całą dostępną powierzchnię tekstury. O czym mówiłem, i to pewnie nie jeden raz podczas wykładu i ćwiczeń, gdy oczywiście ktoś o to zapytał. Tutaj myślę, że jestem całkiem blisko już takiego w miarę dobrego układu. Trochę jeszcze obrócę ten fragmencik. Proszę zobaczyć, jak to wszystko zaczęło się teraz ładnie układać. Naciskam teraz L, teraz G. I myślę, że w tym momencie jestem już ok z taką siatką. Teraz te elementy, drobne ogonka, jakichś śmieci wstawię po prostu gdzieś tutaj. Myślę, że tu. I te drobiazgi, które tutaj mam, przesunę sobie gdzieś jeszcze w inne miejsce. Odznaczę tylko ten jeden dodatkowy wierzchołek, który się przypadkiem zaznaczył. Tak, mógłbym to zostawić. Teraz dodam nową teksturę do takiego rozwinięcia UV za pomocą guzika New. Tekstura może nazywać się gruszka po prostu. Może mieć rozmiary 1024x1024, to nie było aż takie istotne, ale dodam sobie tutaj siatkę UV, aby zobaczyć, jak to rozwinięcie będzie wyglądało. No więc widzę teraz, że kwadrat pozostał kwadratem, taki miałem wymiar, więc rozłożenie jest całkiem fajne. No i powracając do widoku 3D, widzę teraz, że na gruszce siatka jest mniej więcej wszędzie jednorodna, to o takie coś właśnie chodziło. Dobra, więc mam teraz rozwinięcie zrobione, mam przygotowaną również teksturę, którą będę mógł za chwilę pomalować. Malowanie tekstury robiło się lub też należało zrobić w oparciu o dodatkowe tekstury, które należało wczytać do Blendera. No i oczywiście te tekstury były dane, więc nacisnąłbym tutaj coś takiego teraz jak Image, Open Image i mógłbym wybrać jedno z takich zdjęć gruszki, które mogę użyć do malowania takiego owocu. Wybiorę sobie na przykład takie. Wybiorę sobie Fruit, ono będzie wczytane. Proszę zauważyć, że wczytałem je do edytora UV, ale nie w trybie edycji, tylko w trybie obiektowym. Dlatego w trybie edycji mam gruszkę nadal rozwiniętą do normalnego, siatkowego mojego obrazka. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Dodatkowo warstwa UV, którą tu miałem, nazywa się UV Map. Mogę ją sobie zmienić na przykład na Main albo na gruszka. No i teraz tak, gdybym chciał zastosować malowanie projekcyjne w tym nowym modelu, który jest wbudowany w nową wersję Blendera, proszę zwrócić uwagę, że to jest nowiusieńka wersja 2.73, jeszcze Release Candidate, no to musiałbym tutaj dodać jeszcze na przykład jedno rozwinięcie UV. Dodam sobie jeszcze jedno rozwinięcie UV, nazwę je na przykład projekcja, na przykład bok. Dodam sobie jeszcze jedno rozwinięcie UV, nazwę je projekcja na przykład dół. Dobra, i teraz tak, te projekcje tutaj powinny mieć wczytany obrazek w kształcie gruszki, więc teraz dla takiej projekcji, na przykład z boku, wezmę, nacisnę U, zrobię sobie Project From View, mam gruszkę rozwiniętą w taki sposób, oczywiście to nie jest doskonałe rozwinięcie, teraz dla tej gruszki wybiorę sobie wczytany poprzednio obrazek, bam, mam coś takiego, trochę mogę go rozskalować, rozciągnąć, tak żeby mniej więcej pasował, bez najmniejszej żenady, od razu widzę w widoku 3D, że to z tej projekcji elegancko tą teksturę mi tutaj namalowało, natomiast problem jest z tą projekcją w prostopadłym kierunku. A więc dodam sobie jeszcze jedno rozwinięcie za chwilkę i poprawię to i zrobię także od dołu, żeby było widać ten koniuszek tutaj. No więc zróbmy to może w ten sposób. I teraz by trzeba było wrócić tylko do normalnego widoku. Projekcja dół, tryb edycji oczywiście. I tutaj wczytam sobie obrazek dla tej projekcji, który będzie gruszkę mi pokazywał od dołu. Trudno znaleźć takie zdjęcia. Te tekstury pochodzą z CG Textures. Ustawię się teraz w widoku gruszki od dołu. Nacisnę U, Project From View. I oczywiście rozciągnę trochę, tak żeby ta gruszka elegancko tutaj się mieściła. Teraz mogę na podglądzie w widoku 3D, odpowiednio skalując swoją teksturę w widoku 2D, tak ją ustawić, żeby ten cypek w samym dole gruszki był we właściwym miejscu. I mam rozwinięcie, chodzi mi tylko o tą jedną rzecz tutaj. Dobra, i teraz jeszcze jedno rozwinięcie gruszki zrobimy. Widok od przodu wygląda w ten sposób. To jest ta projekcja, u mnie nazywa się projekcja bok, więc zmienię to na projekcja przód. I dam sobie kopię tej projekcji przez guzik plusik i nazwę ją projekcja bok. Dobra, i teraz gruszkę ustawię w widoku z boku i mogę tę gruszkę rozwinąć znowuż za pomocą czegoś takiego jak Project From View. Bam! I jest rozwinięcie. I znowuż trochę ją rozciągnę, tak bez jakby
większej staranności. To jest bardzo proste i użyję tej projekcji do malowania tekstury na bocznej ściance gruszki w taki właśnie sposób. Pozostał jeszcze ten ogonek, który tutaj mam, a więc mogę zrobić sobie jeszcze jedną projekcję o nazwie ogonek, aby go później pomalować w jakiś fajny sposób. I mogę do tego celu wykorzystać jakąkolwiek teksturę wczytaną. Weźmy sobie na przykład jeszcze jedną. Mam teraz rozwinięcie, biorę sobie Open Image. Wczytajmy sobie może na przykład o ten obrazek. Ciach, Open Image jest wczytany. I teraz należałoby rozwinąć ten ogonek. Ustawmy się może od lewej strony. Troszeczkę tak go ustawię, żeby pasował chociaż trochę do tego obrazu. Bez większej staranności znowuż, bo takiej staranności od studentów nie wymagałem. I teraz ustawmy sobie ogonek na obszarze tego ogonka tutaj, tak żeby chociaż troszkę pasował. To nie musi być, mówię, super precyzyjne, nie będziemy z tego strzelać ani tego sprzedawać. Tu chodziło też o to, że to było zadanie dane na kolokwium, a więc tam należało się skupić na robocie, a nie na cyzelowaniu szczegółów. Dobra, ten ogonek wygląda jak cię mogę. Myślę, że nawet można by było trochę pomniejszyć to rozwinięcie, tak by on znalazł się w całości na obszarze tych pikseli tutaj. Dobrze, teraz jeszcze trochę obrócę, ustawię go jakoś w ten sposób. Dobra, tu interesuje mnie tylko ten ogonek, nic więcej, więc tak naprawdę to może zostać nawet tak. Gdybym chciał, mógłbym nawet zaznaczyć kilka z takich wierzchołków i w razie potrzeby poprzesuwać sobie tutaj, tak żeby znajdowały się we właściwym miejscu. Na razie cofnę, żeby się jakieś coś zaznaczyło, więc teraz wezmę jeszcze raz. I o, tak można by to było poprawić i tutaj również można by to było tak poprawić. Ale to już oczywiście szczegóły i zaczynam się bawić, a to w zasadzie nie jest coś, co na kolokwium można byłoby sobie spokojnie robić. Dobra, więc mam ogonek gotowy do malowania i wszystkie pozostałe rozwinięcia również. Teraz tak, klikam w warstwę gruszka, aby wrócić do swojej mapy, którą będę chciał za chwilę malować. No i teraz, aby można było malować, muszę wejść do trybu takiego jak Texture Paint. I wszystko się robi różowe. I mam tutaj także napisane Missing Materials, co może być nieco niepokojące dla niektórych, mniej przygotowanych i mniej odpornych psychicznie. I wtedy mogę zignorować to i malować na obrazkach, które tutaj mam wczytane. Oczywiście, gdybym tego nie chciał, mógłbym nacisnąć dodanie Paint slotu, który tutaj jest. Wtedy utworzony by został materiał, który by się nazywał bodajże Diffuse Color albo coś podobnego. Do tego materiału stworzyłem za chwilę nową teksturę, którą bym mógł dodać do tekstury z rozwinięciem UV i tak dalej. Wszystko by się ładnie wykonało, ale to zrobiłem praktycznie rzecz biorąc już wcześniej i chciałbym tylko malować na obrazku. W związku z tym przechodzę do zakładki Slots i tryb malowania Painting Mode zmieniam na coś takiego jak Image. I teraz jak zmienię na Image, to mogę wybrać sobie Canvas Image, czyli obrazek, po którym będę malował moje płótno. I to jest ten mój obrazek z rozwinięciem gruszka związany, ta moja siatka. Jeżeli wybiorę taką siatkę, od razu ją tutaj widzę, mogę już po niej malować. Więc wrócę teraz do zakładki Tools i zamiast malować zwykłym kolorem, użyję do tego warstw UV, które przed chwilką rozwinąłem. A więc wybieram sobie narzędzie takie jak Clone. To jest zupełnie inaczej niż w starszych wersjach Blendera, do których się przyzwyczailiśmy. No i teraz mogę klonować z warstwy Image lub UV Map. Jeżeli zaznaczę takiego checkboxa, muszę wybrać sobie warstwę źródłową, z której będę klonował. Będę klonował na przykład z tej. Ten Fruit 004 tutaj, czy 94, czy 96, czy 97 mogą mi się za chwilę pomylić. W związku z tym na chwilę jeszcze wrócę do edytora UV i uporządkuję wygląd tych moich mapek. Wrzucę tryb edycji. Wejdę sobie w zakładki, gdzie mam wszystkie mapy UV i teraz w edytorze UV chciałbym zobaczyć tą moją mapę. Pierwsza mapa nazywa się Gruszka i to jest zrozumiałe. Druga mapa korzysta z obrazka 9.6 i nazywa się Przód. Nazwę sobie ten obrazek Przód, po to abym wiedział, jaką mapę wybrać. Wezmę sobie także projekcja Dół, nazwę go Dół. Nazwa tego obrazka tutaj nie ma znaczenia, zresztą on już, zobaczcie, został zapakowany do pliku Blend, dlatego że mam włączone File oraz External Data Automatically Pack into Blend. Teraz wezmę sobie projekcję Bok, nazwę ją Bok, ale proszę zobaczyć, że tutaj wykorzystałem stary obrazek, dlatego mam napisane tutaj Przód, więc ten obrazek jest wykorzystany dwa razy, dla projekcji Przód i dla projekcji Bok. Oczywiście mogłem wczytać inny obrazek, mógłbym go wtedy nazwać inaczej. Tutaj nazwę sobie Przód, myślnik, Bok, abym wiedział, że to jest dla obu. No i dla ogonka oczywiście jest nowy obrazek, nazwę go Ogonek. Teraz jak wrócę do trybu malowania tekstur, to będę miał troszeczkę jaśniejszy obraz i będzie mi się trudniej pomylić. A więc jak wybrałem sobie już obrazek, po którym, z którego chcę klonować, na przykład coś takiego jak Przód, Bok, to muszę również wybrać sobie warstwę UV, z której będę malował. Ponieważ każda z tych warstw tutaj to jest warstwa,
która ma zupełnie inne rozwinięcie. Gdybym miał tylko jedną, to mógłbym się tym nie przejmować. Mogłem malować wtedy teksturą typu seamless, nie byłoby problemu, ale ja mam różne mapy, więc mapę dla takiego obrazka, z którego chcę klonować, również muszę wybrać. Wybiorę sobie projekcję przód. No i teraz pozostaje tylko malować. Powiększę pędzel, powiększę jego siłę i jedziemy. Smyru, smyru, malujemy. Mogę pomalować całą gruszkę po to, żeby wypełnić ją w całości kolorem. Siłę pędzla ustawię na 1, żeby nie pozostały jakieś nieprzezroczyste albo rozmyte piksele. No i już w zasadzie mam całą gruszkę pomalowaną w tej projekcji. Jak widać, ogonek i część boczna tutaj jest zupełnie skopana, ale przód i tył tej gruszki wygląda fajnie. Mogę także tutaj spróbować później poprawić te kropy, które się pojawiły. Teraz trzeba pomalować bok, a więc biorę sobie inny obrazek. To będzie mój przód, bok znowuż, ale teraz wykorzystam projekcję UV, która będzie się nazywała projekcja bok i pomaluję sobie ten bok tutaj. Teraz już muszę uważać, aby tylko po tym boku malować i nie wyjechać poza krawędź, ponieważ wtedy zacznie mi się deformować ta tekstura tutaj na przykład na boku, tak jak widać teraz. To będę musiał za chwilę poprawić. Tak samo z drugiej strony troszeczkę przemaluję. Ciach, ciarach, ciach. Tu nie muszę się bardzo jakby napinać. To można zrobić bardzo szybko i dla takiej gruszki to wygląda całkiem nieźle. Tu jeszcze ciach, 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 ciach. Szybko maluję. Ok, tak można by to było zostawić. Myślę, że to jest w porządku. Teraz jeszcze patrzę tak dookoła, szybko, szybko, bo na kolokwium są nerwy i czas leci, a ten czas jest ograniczony. I tu by trzeba było teraz zmienić sobie na projekcję przód i domalować tą drobną różnicę, którą wcześniej wprowadziłem niechcący. No i dobra, to jest w zasadzie pomalowane. Można byłoby to już elegancko zaakceptować. Możemy jeszcze kliknąć na przykład na projekcję bok i zobaczyć, czy to mi się schowa. Nie schowało się, więc nie jest to najlepsze. Zamaluję to z powrotem może trochę później, żeby poprawić, gdybym miał jeszcze czas na jakieś ewentualne korekty. I teraz należy poprawić ten widok tutaj. Wezmę sobie jeszcze w projekcji tej bocznej, troszeczkę tu poklikam, tak żeby wyczyścić niektóre elementy. Mogę wziąć jeszcze projekcję przód i nigdy takiemu tuningowi nie ma końca, ale ponieważ czas jest ograniczony, kiedyś w końcu trzeba przerwać. W związku z tym wybieram sobie teraz projekcja dół i wybieram tutaj również coś takiego jak dół i teraz maluję ten koniuszek samej gruchy. Ciach. Proszę bardzo, za daleko nie wychodzę, ponieważ mi się ta gruszka tutaj zacznie robić jaśniejsza i to zacznie źle wyglądać. Tak można zostawić. Nie byłem aż tak skłonny, żeby to precyzyjnie sprawdzać i mocno się czepiać wykonania. Weźmy sobie teraz jeszcze ogonek i oczywiście rozwinięcie, tak jak ogonek. Pomalujmy teraz ogonek ostrożnie i starannie, zmniejsza pędzel. No i ciach z tej strony troszeczkę, troszeczkę z tej. I on już będzie taki trochę brązowy. I tak można by to było zostawić. Więc najważniejsze tak naprawdę do tego wszystkiego to było ustawienie odpowiednich warstw UV i zdecydowanie, czy będę chciał robić to malowanie na materiałach, czy na osobnych obrazkach, konkretnie na jednym obrazku, który mam tutaj wczytany teraz w edytorze UV. To jest moja siatka, którą w tej chwili używam, ale to jest ta, którą wyświetla mi edytor, to nie jest moja gruszka. Wezmę sobie gruszkę. Tak wygląda obecnie moja tekstura gruszki. I to jest spoko tekstura. Teraz tak, mam wszystko pomalowane. Najważniejszy krok, który często był pomijany, nie wiedzieć czemu, być może z powodu zwykłego niedouczenia, to było niezapisanie tej tekstury. A więc tę teksturę trzeba zapisać. Mam teraz widok elegancko 3D. Jeżeli zrobię F12, to jeszcze nie zobaczę żadnego materiału, bo materiału nie dodawałem do gruszki. Proszę zobaczyć, tu go nie ma. Ale ten obrazek trzeba zapisać. Zapisuję go sobie jako obrazek, który nazwę na przykład gruszka, ale niech to będzie gruszka myślnik kolor, żebym wiedział, że będę definiował za pomocą tej tekstury kolory. I teraz można było wczytać Gimpa na przykład. Ewentualnie można to również było zrobić w samym Blenderze, ale już trzymajmy się jakiegoś programu dedykowanego do grafiki 2D. Muszę teraz wczytać sobie spokojnie tą moją gruszkę. Myślę, że będę musiał jej poszukać, więc weźmy sobie szybko Blender, Tasks, tu są zadania, tutaj jest zadania z UV, Project Paint i tu mam gruszka Color. Taką gruszkę Color po wczytaniu mogę skonwertować szybko, na przykład na mapę, która nie ma żadnej jakby żadnych kolorów i wezmę sobie jaskrawość tutaj i teraz mogę wziąć sobie jeszcze na przykład kolory i poziomy i mogę podbić kontrast. Jeżeli podbiję kontrast tutaj
na przykład w ten sposób, zaraz, to nie są poziomy wyjściowe, sorki, tylko tu musiałem pociągnąć, to w tym momencie mogę zrobić elegancką mapę tak zwaną specular albo bump. A więc zapiszę sobie ten obrazek teraz jako zupełnie nowy obrazek i nazwę go gruszka, na przykład bump. To będzie nowy obrazek, który wykorzystam jako teksturę, wyeksportuj. I zapiszę go za chwilę również jako tekstura, na przykład o nazwie spec. Ale teksturę spec troszeczkę, żeby się różniła, chociaż dla samej zasady, mogę leciutko rozmyć. Rozmycie Gaussa, 5 pikseli, bam. Niech poleci i to sobie zapiszę jako teksturę typu spec. A więc będą trzy tekstury. Spec, proszę bardzo. Zapisujemy. I teraz z Gimpa można wyjść, mówię więc mu do widzenia, porzucam zmiany i wracam do Blendera. Teraz mogę tutaj wczytać kolejny obrazek, który będzie się nazywał właśnie gruszka spec. Nazwę to sobie na przykład spec. Wczytam sobie także obrazek, który nazywa się bump. Nazwę go bump. I te obrazki automatycznie mi się wpakowują od razu do Blendera. I teraz mogę przystąpić do robienia materiału, a więc wciskam guzik new, nazywam sobie materiał gruszka. Elegancko zmieniam intensity na specular w tym materiale na 0. To jest dość ważny krok, który należy zrobić. To było specjalnie przeze mnie sprawdzane. A następnie dodaję tekstury. I tak, pierwsza tekstura to będzie kolor. Więc wpisuję tutaj kolor. Druga tekstura to będzie specular na przykład. Trzecia tekstura to będzie bump. OK. I teraz te tekstury trzeba zdefiniować. A więc kolor definiuję jako teksturę, która jest moim obrazkiem o nazwie gruszka. Ten obrazek jest wczytany tutaj i ten obrazek ma się mapować według współrzędnych UV o nazwie gruszka. To jest ten mój główny rodzaj mapy UV, z którego korzystałem, ten pierwszy. Oczywiście mógłbym go nazwać inaczej, musiałem go wybrać. Jeżeli go nie wybiorę, wybierany jest domyślnie pierwszy, ale nie wybranie mapy tutaj, wtedy kiedy tych map jest więcej, jest traktowane jako lekki błąd. Influence ustawiam na kolor i tak zostawiam. Następna tekstura to jest specular. Ta tekstura jest czarno-biała. Wybieram ją sobie z tego mojego pliku spec, który wcześniej wczytałem. Wybieram sobie znowuż mapę gruszka i zamiast koloru włączam intensity oraz kolor. Ewentualnie hardness mogę również zmienić. I teraz jak zrobię render, to zobaczę, że ta gruszka błyszczy się tylko w niektórych miejscach. To generalnie rzecz biorąc o to chodzi. Mogę tutaj kolor wyłączyć ewentualnie, ponieważ kolor nie jest teraz ustalany przez teksturę, bo ona jest czarno-biała. Okay? Natomiast mogę ten hardness również wywalić, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz się zdecydowanie za mocno błyszczy, więc jednak zostawię. Intensity mogę zmniejszyć troszkę, specular tutaj jest zdecydowanie za duży. I mogę także podnieść kontrast tej tekstury w kolorach i to również było sprawdzane. Jeżeli podniosę kontrast, ta tekstura stanie się bardziej wyrazista i może ewentualnie wpłynąć to na wygląd tego, co mam tutaj w tej mapie specular. No, zostawiłbym to jakoś tak. I teraz ostatnia rzecz, którą należy dodać do takiej gruchy, to jest tekstura typu bump, a więc dodaję do niej obrazek zrobiony poprzednio. On jest tutaj. Również ustawiam mu mapowanie na gruszkę. No i wyłączam kolor i włączam normal. Pierwszy próbny render, który robię, pokazuje, że to jest zdecydowanie za dużo, a więc normal muszę zmniejszyć. I to tak na malutką wartość, ponieważ skórka gruszki nie jest jakoś mocno porowata. Tak by wystarczyło, należało to zrobić w ten sposób. I teraz należało ten render również zapisać jako obrazek i wpakować do pliku Blend. A więc naciskam F3, zapisuję to sobie jako gruszka, na przykład render.png. Zapisuję go w tym katalogu, gdzie były wszystkie pliczory z gruszką. OK, i teraz ten obrazek trzeba wczytać do edytora UV po prostu. Wczytuję go przez Open Image, gruszka render. Open Image, bam, został wpakowany. I teraz należało tylko zapisać ten plik jako na przykład gruszka, rozwiązanie. I gotowe. Cały proces zajął być może 15 minut, być może 20, sprawdzę jak ten tutorial już się nagra. Nie wiem teraz ile czasu gadam, ale to jest wykonane zadanie i to jest zadanie wykonane całkowicie na maksa. Wszystkie elementy zostały tutaj prawidłowo zrobione. No i jak widać, mam nadzieję, teraz wydaje się to całkiem proste. No cóż, dziękuję za uwagę, pozdrawiam, mam nadzieję, że przynajmniej wyjaśniłem jedno z zadań, które zwykle daję studentom po to, żeby sprawdzić, czy się czegoś nauczyli, nie po to, żeby ich pomęczyć. A wszystkich, którzy to zadanie zrobili, pozdrawiam szczególnie serdecznie, szacun za to, że osiągnęliście taki poziom. No i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.